Balladyna Juliusza Słowackiego to mroczny dramat romantyczny, osadzony w średniowiecznej Polsce. Historia skupia się na dwójce rodzeństwa, chciwej i ambitnej Balladyne oraz jej bracie Aldonie. Ich matka, królowa, wpływa na Balladynę, by ta doprowadziła do zamachu na księcia, który jest spowinowacony z ich rodem. Balladyna, poddając się chciwości, zgadza się na ten plan. Po udanym spisku, który kończy się morderstwem księcia, Balladyna i Aldona uciekają. Balladyna, pragnąc władzy, zostaje kochanką nowego władcy kraju. Jednakże jej chciwość prowadzi ją do kolejnych mrocznych działań. W miarę jak fabuła rozwija się, Balladyna staje się coraz bardziej zdemoralizowana. Współdziałając z czarownicą, pragnie uzyskać proroctwo dotyczące swojej przyszłości. Proroctwo przewiduje, że zostanie ona zdetronizowana przez potomka zamordowanego księcia. Przerażona tą wizją, Balladyna postanawia zabić wszystkie dzieci, które mogą być potomkami księcia. W ślepym pośpiechu popełnia zbrodnie, a Aldona, widząc okropność czynu swojej siostry, zostaje obłąkana. W międzyczasie Balladyna zostaje napotkana przez ducha zamordowanego księcia. Duch przypomina jej o jej zbrodniach i przepowiada jej upadek. Balladyna, mimo zdobytej potęgi, zaczyna odczuwać wewnętrzną pustkę i wyrzuty sumienia. Jest nawiedzana przez koszmary i wizje, które zwiastują jej zgubę. Pod wpływem wewnętrznego konfliktu i wyrzutów sumienia, Balladyna stopniowo popada w obłęd. W końcu jej umysł ulega załamaniu, a ona umiera jako obłąkana kobieta. Pozostawiając po sobie jedynie pamięć o swojej chciwości i złu. Balladyna to ponury obraz ludzkiej natury, ukazujący upadek jednostki pod wpływem chciwości, zdrady i mrocznych pragnień. Przez historię Balladyny słowacki ukazuje, jak człowiek może zgubić się, poddając się swoim najgorszym instynktom, i jak moralne wybory prowadzą do destrukcji. To również opowieść o wewnętrznym konflikcie i walce z własnymi demony, która kończy się tragicznym zatraceniem.